Myśleliście, jak wyglądał transport, logistyka kiedyś? Jesteśmy właśnie w firmie logistycznej. No właśnie, zobaczcie, jaka fajna fura, nie? Stacja kolejowa, wszystko tutaj mamy. Zobaczcie, pierwsze transporty logistyczne z dawnej firmy Van Hand & Loss. Zacząwszy od konnych, czterokonniki latały, nie? Zobaczcie, tak było kiedyś. Tak było kiedyś, pan sobie pilnował i odwoził, zobaczcie jakie fury, konna jeszcze, naprawdę historia, nie, transportu, zobaczcie, Van Hand & Loss i szkapa sobie ciągnęła. Tak, a co mamy teraz? A zobaczcie, Van Hand & Loss latał kiedyś, czyżby to przeszło w DHL-a? Słuchajcie, niech mnie ktoś sprostuje, no bo prawdopodobnie to jest historia DHL-a. Van Hand & Loss, zobaczcie, podobne malowanie. Taos in Europa, Van Hand & Loss, Euroexpress. Czy to nie będzie DHL? Albo, albo DHL nie wykupił tej firmy? Granice dla Gent & Loss. Jams. Ok, zobaczcie. Idziemy sobie. Ok. Co tam pakujemy, słuchajcie? Jakieś beczuszki? O, beczuszki pakujemy, widzicie? A dla kogo winko? Owoce konserwowe. Widzicie? Ciuchcia. Zajrzymy sobie do ciuchci? Jak myślicie? Może sobie zajrzymy, co? Nie zajrzymy, ale no możemy. Zobaczcie, spalinóweczka. Pierwsza spalinóweczka. No daj nam ostrość na tył. Dobrze, dobrze, ostrość. Widzicie? Szkoda, że nie można zwiedzać, ale no trudno, nie wszystko można. Tak wyglądała historia transportu. Obok oczywiście zajezdnia tramwajowa. Część zobaczycie nie tyle na wideorelacji, co na fotorelacjach. Niemniej całościowo spróbujemy Wam to jakoś fajnie pokazać. O, ekspresowy odbiór przesyłek. Zobaczcie, jaka fura. Fajna, nie? Zobaczcie, jaka bryka. Kto chce się przejechać, słuchajcie. O, a Ford, zobaczcie. Zobaczcie sobie historię Forda. Hop. O, nie damy rady. Capacity 2000. Zobaczcie, fajna felga, nie? Historia logistyki, jakby ktoś chciał popatrzeć.